Pamiątki to coś, co nierozerwalnie łączy się z naszym życiem. Kolekcjonujemy je, przechowujemy, wracamy do nich, bo przywołują dobre wspomnienia. Chwalimy się nimi. Te zbiory przedmiotów mówią wiele o nas i naszej historii. Ozdabiamy nimi domy, eksponujemy je, a te najcenniejsze chronimy jak największy skarb. Znajdujemy się w piwnicy pod Fortuną, pod kamienicą przy lubelskim rynku. To pomieszczenie ozdobiono w XVII wieku polichromiami. Inspiracją dla tej dekoracji stała się pamiątka, przywieziona prawdopodobnie z podróży – sztambuch. Książka wypełniona wpisami i obrazami, bardzo cennymi dla właściciela, jego nieodłączny przyjaciel. Sztambuch to niewielka książka, pamiętnik złożony z czystych kart, przeznaczony na wpisy przyjaciół. Z czasem wydawcy wzbogacali sztambuchy grafikami i tekstami. Sztambuchy popularne były w XVI i XVII wieku wśród studentów uczelni europejskich. O wpis do sztambucha proszono profesorów, przyjaciół, często ze znamienitych rodów. Prośba o wpis była dowodem zaufania i przyjaźni. Sztambuchy podróżowały ze swym właścicielem i stawały się cennym dowodem na jego obycie i rozległe kontakty. Sztambuchy przywożono także i tutaj, do Lublina. Pamiątki z podróży i z czasów studenckich. Trafił tu prawdopodobnie już wypełniony egzemplarz emblemata sekularia. Sztambucha stworzonego przez braci Debray we Frankfurcie nad Menem w 1596 roku. Na książkę składa się zbiór 50 grafik, w tym emblematów, czyli obrazów opatrzonych inskrypcjami i czystych kart. W piwnicy pod Fortuną znajduje się 9 przedstawień. Na pewno 7 z nich powstało na podstawie rycin ze sztambucha emblemata sekularia. 2 prawdopodobnie zostały wklejone lub wmalowane do egzemplarza, który wykorzystano jako wzór w Lublinie. To jedyne takie miejsce w Europie. Możemy się tu znaleźć jakby we wnętrzu książki, jedynej w swoim rodzaju. Sztambuchy miały charakter bardzo osobisty, więc chęć podzielenia się ich treścią sama w sobie jest wyjątkowa. Znajdując się w piwnicy pod Fortuną, wchodzimy w świat właściciela sztambucha i poznajemy jego historię. Co ciekawsze, nie znając póki co jego nazwiska. Teraz my musimy odczytać te zakodowane informacje, teksty, sceny, przekaz, które niosą. Drzewo pannonośne. Wzór do przedstawienia zaczerpnięto z emblemata sekularia. Teksty, które umieszczono obok przedstawienia, objaśniają całą scenę. U góry. Nawet ogrody Alkinosa nie są moim marzeniem, jeżeli takie drzewo posiadam w swoim ogrodzie. U dołu motto. Szczęśliwi młodzieńcy, którzy posiadają takie drzewo w swoim ogrodzie. Na malowidle widzimy drzewo z owocami w postaci główek kobiecych. U dołu, obok pnia, stoi już tylko jedna dzisiaj postać. Prawdopodobnie wcześniej były 3 lub 4 postaci męskie. Mężczyzna trzyma w ręku pałkę, którą zamierza strącić siedzące i ukrywające się w drzewie niewiasty. Widzimy tu panny, które przez skromność powinny schować się w listowiu i młodzieńców, którzy pragną je zdobyć. Patronująca pomieszczeniu Fortuna, rzymska bogini losu, przedstawiona została na sklepieniu pomieszczenia. Trzyma w ręku rodzaj żagla, stoi wśród fal, na kuli umieszczonej w muszli. Obojętna na to, co dzieje się wokół, balansuje, raz sprzyjając człowiekowi, raz się od niego odwracając. Inskrypcja zapisana nad przedstawieniem jest przestrogą przed igraszkami zmiennego losu. Fortuna jest tutaj siłą, na którą człowiek nie ma wpływu. Wzorem dla malowidła jest rycina Heinricha Ulricha, norymberskiego grafika, prawdopodobnie została wklejona lub wmalowana do lubelskiego egzemplarza emblemata sekularia. Sztambucha, który stał się inspiracją dla dekoracji piwnic. Ślepe małżeństwo. Przedstawienie powstało na podstawie ryciny zawartej w sztambuchu emblemata sekularia. Scena przedstawia wielki kosz wypełniony ludźmi. Po obu jego stronach stoją z jednej strony kobieta, z drugiej strony mężczyzna. Oboje mają zasłonięte twarze.
na ślepo wybierają współmałżonków. Inskrypcja w języku niemieckim objaśnia: uwierz mi, kimkolwiek jesteś, ślepym trafem jest małżeństwo. Jedna osoba znajdzie szczęście, 10 tego szczęścia nie znajdzie. To jedyne przedstawienie opisane w piwnicy w języku niemieckim. Przy pozostałych widnieją inskrypcje łacińskie. Sztambuch Emblemata Secularia to książka wielojęzyczna. Wszystkie ryciny opatrzone zostały kilkujęzycznymi tekstami. To polichromowane wnętrze, w którym się znajdujemy, było odbiciem wielojęzycznego i wielokulturowego Lublina XVII wieku.